Komiczna baba z Łotwy. Słuchaj, to jest komiczny zamknięty. Jaśku, ja wolę Litwę, wiesz? Bo ja mam koleżankę Alinę Lasotę z Litwy. Słuchaj, z tych opowieści, którą ty mi tutaj opowieści o tej koszmarnej babie, to już wyczułem, że to jest równa kurwa jak ta tutaj. Też chaos u ciebie był bez przerwy z tą babą. Także słuchaj, ja ci powiem teraz tak. Lasota, jakby tu przyszła, to miałaby ze sobą coś. No dobra, być może. No, chaos i tak prowadziła. Nie. Nie znasz, nie gadaj. Jakby nie miała pieniędzy, to by wzięła na ulicy metro. Zobacz, i jeszcze masz i metro. No dobra, ale ty sam mówiłeś, że się męczyłeś nie. On nic ci nie mówił, jej nie znasz. Ona ci prowadzała taki bajzel wokół ciebie, że ty... Nigdy nie wolno trzymać się tego, co było. W cuda trzeba wierzyć. Lasota jakby przyszła, to by miała coś. I mówi, zobacz, nawet masz i metro. O, nawet i tu się załapałaś, nawet i tu byłaś i zobacz, jeszcze to zaliczyłyśmy i takie są Litwinki, nie wiem czy ty wiesz, że Litwinki są bardzo inteligentne. Lasota prowadziła bardzo wiele promocji książek, bardzo wiele spotkań artystycznych, teatralnych i bardzo dużo dla Warszawy dobrego zrobiła. No, nawet ściągała też z Teatru Wielkiego, proszę ciebie, te śpiewaczki. Nie wiem czy ty wiesz, że jeszcze kto to tam u nas był z tego Teatru Wielkiego ściągnięty? Poczekaj, jak ona się tam nazywała? No nawet nie pamiętam już, bo to już tak dużo tego było. My jako psycholodzy my sobie zdajemy... To Nadia, to ona już jest na emeryturze, to nie mamy co wiesz. A ja mówię ogólnie. No, bo jeszcze są młodsze kobiety, wiesz. No. Lasota to jest młoda. Chaosu nie, no bo chaos w głowie, no bo ona nie wie co dalej robić. Także proszę Państwa, gościłyśmy dzisiaj Nadię i ponieważ no ona nie pracuje, bo jest stara po pierwsze. Nie, no po drugie, jako pomoc domowa. Tak, jako pomoc domowa, no jak gdzieś mieszka. To chyba, dorywca. To coś musi dać, przynieść. Przy dzieciach jakiś... małych. Wiesz, wynajmują pożytek, jakaś korzyść, niekorzyść, pożytek, proszę tak, Państwa. Służącą, żeby służącą z nim... jest. No. Nie, to teraz już nie jest czas na służące, to dawno się... To jeszcze tylko tutaj ci wariaci z francuskiej i ci wariaci z Saskiej Kępy, to jeszcze tym starym żyją, no tak, co to, minęło. Służącą, no, tak. Także wiecie Państwo, to jest, ktoś jest, ma już to we łbie, to będzie zagadał. Co było, a co nie jest, to się nie wpisuje w rejestr. No i teraz my mamy metro tylko z 14 maja 2015 roku. Oj, ta baba nas upierdoliła, ta żydówka, myśmy czekali na tą szarkę z opóźnieniem chyba półtora roku. Ale to metro? Tak, tak. No metro to jest gazeta, to wiesz, nie, to metro to już metro, było przed metrem. Wiesz co, to ona ciągle opóźniała termin otwarcia. No, no to może nie mogła, wiesz. Także wystartował festiwal filmowy w Cannes, ale ponieważ tutaj nie jest Anglo-Ameryka, Białystok, tu jest Polska, katolicka Polska, tu i Saska Kępa, okolice francuskiej też, proszę Państwa, no to do Cannes to byśmy sobie pojechały z Jaśkiem. Do Cannes. Ale po co, jak mamy tu festiwale swoje? Że dzisiaj jeden mecz otworzyłam, a następnego dnia ten mecz... 12 dni będzie trwał, Boż. Festiwal filmowy w Cannes. I kłamałam za tą pasę. Jak bardzo kłamała! Proszę Państwa, festiwal filmowy w Cannes to rzeczywiście jest rzecz niesamowita. 12 dni. Będzie trwał festiwal filmowy w Cannes. 19 filmów w konkursie głównym, konkurs główny, czyli 19 filmów w konkursie głównym. Setki gwiazd, tysiące dziennikarzy i flesze aparatów strzelające od świtu do nocy. Choć wieczorem równie często strzelać będą korki od szampana. O, no to wiecie Państwo, no to ja lubię takie życie, postaw się, a nie zastaw się. To tak samo jak my tutaj, proszę Państwa, pijemy za Grzegorza Brauna w
kinie Muranów podczas festiwalu filmów żydowskich niezależnych. Do Mongołki? Do Chinki. Do Chinki lub do Mongołki. Nie mogłam oddać. A jemu, jemu się miesza, że Hanna Gronkiewicz ma. I tak dalej. Podobna, a to, to, o tej, a to do tej. Prawie datę otwarcia. No i tak to szło całymi miesiącami, a metra jak nie była, i jak nie, nie było, nie było. I ciągle ona ciągle mówiła, przykładała te daty, no i tak to wysokało całymi miesiącami. Muszę Cię, Jaśku, bardzo rozczarować, bo nie wiem, czy Ty wiesz, no, że jeszcze tej drugiej linii metra, tej dłużej, to nie ma. Oczywiście, że nie ma. No. Wszystko na wariackich papierach zrobione. Jak to można oddawać taką linię, która 7 nie stacji. Różnych zasobów ludności, czyli wielkich dzielnic mieszkaniowych. No, to jest po prostu kolorowy pomysł. No. Widziałeś takie metro w świecie, które łączy tylko wybrane punkty śródmieścia? W Śródmieście to możesz przejść się. No, na piechotę. To żadna rewelacja. Tramwaj najlepiej jeździ i tramwaj w tym miejscu jeździ. To o czym my mówimy. Słuchaj, ja Ci powiem. Funkcja linii metra to jest łączenie tam, gdzie jest wielka koncentracja sieci osiedleńczej, mieszkalnej z pewnymi funkcjami centralnymi, centralnych dzielnic miasta. A nie to, że ona łączy jakieś wybrane punkty w centralnym dzielnicy miasta. To bzdura zupełna, no, po każdym względem. No. Tak. To jest taki, to jest marna trasa, ale pieniędzy, bo oni powinni zdecydowanie 18 km, bo to całą linię. Proszę Państwa, to jest marnotrawstwo. To jest marnotrawstwo ludzkich pieniędzy. Tak, to jest marnotrawstwo nawet społecznych pieniędzy. Bez sensu. No. Proszę, czy jako racjonalny facet. No, czy taką jako Wiesław Gomułka. Być jako nawet, nie wiem, którego Żydzi nienawidzą. Nie wiem, no, no, jakąś prąd elektryczny. Ty byś nigdy do tak głupiego pomysłu nie wszedł, żeby łączyć to, co jest kulawe na terenie Śródmieścia, zamiast na przykład Wolę, która ma tysiące dzielnic mieszkaniowych, nie ma w Targówki i Brudnej, gdzie jest 100 tysięcy czy pół miliona w blokach. No, no zastanów się. Tak. No, dura, dura. 12 dni, 19 filmów w konkursie głównym, setki gwiazd, tysiące dziennikarzy i flesze aparatów strzelające od świtu do nocy, choć wieczorem równie często strzelać będą korki od szampana. Na Lazurowym Wybrzeżu rozpoczął się najważniejszy ze światowych festiwali filmowych. Nad funkcjonalnością. W tym roku raz kolejny, niestety, i nigdy jako żebym takiego metra nie oddał. Walczącego o Złotą Palmę. Czyli nie ma polskiego filmu. No nie ma. O Złotą Palmę. Jury konkurs głównego, przewodniczącą bracia Cohen. Proszę Państwa. Przewodniczą bracia Cohen. Bo ten metro bez sensu jest zrobiony. Na otwarcie pokazano po raz drugi 68-letniej historii festiwalu film wyreżyserowany przez kobietę. Głowa do góry. Emmanuel Bercot. Na zdjęciu. Proszę to Państwa, kino. Proszę Państwa, to jest takie kłamstwo, jakiego świat nie widział, żeby coś społeczne z Catherine Deneuve w roli sędzi dla nieletnich. Proszę Państwa, to jest kłamstwo. Premiery na festiwalu będą miały nowe filmy, między innymi Gusa Van Santa. Jaśku, może Amerykanie wymyślą coś innego od internetu drugiego? No być może. Módl się na niego Marentiego. Paola Sorrentai, Woody Allena. Publiczność zobaczy też oczywiście poza konkursem nowego Mad Maxa i najnowszą animację Pixara. W głowie się nie mieści. Zdobywcę głównej nagrody poznamy 23 maja. A 24 maja końcówka wyborów. Tak. Ja tak kłamałam jako ta mongolska Żydówka, opowiadałam koszały opały i nigdy nie dotrzymałam terminu, bo ja Żydówką mongolską ciągle byłam. Tak. Ciągle kłamałam w stronę programu wyborczego i właściwie w sobie nic nie budowałam, ale za to nawalałam kłamstwem i w ogóle kłamałam jak znów. Kłamała, kłamała.
powiedziała, że tak chciała. Bo ja byłam żydówką mongolską. Jak kłamałam, jak znów ciągle. Dziękujemy Państwu. Gdy nadaje nasze radio TOK FM Euro, Koncita Ekstra Radio. TOK FM Euro, Koncita Ekstra. Tak. Dlatego taka piękna ja ciągle była. I tak kłamała dla mnie. Także my nie lubimy powierać wzorów jakichś tam, opowiadać trele morele, co ktoś powiedział. Robić coś, co ktoś robi. No my nie jesteśmy ani komunistami. No można byłoby powiedzieć, że jesteśmy kosmopolitami. Nie lubimy powierać wzorców, bo być może okaże się za 5 minut, że te wzorce są fałszywe. Ona kłamała, ona jest wielka. Hała, 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 hała. Ale potem na blondynkę się przerobiłam. Przerobiłam się na szpiega, lalkę, porwie szpieg. O Boże, o Boże, może Jaśkowi ktoś pomoże przejść z baby na faceta, jakiego on musiałby zjeść kotleta. Ja byłam taką piękną wyżywaczką i chodziłam z kwasem na oczach i na ustach. I tak ściskałam tym goją te bzdury, że aż oni poszli do rury. O Jezu, Jezu! Ojejku, oj maj, oj maj, oj, opowiadałam, opowiadałam, co nie chciałam. Bo ja tylko na kłamstwie działałam. A teraz Państwo zobaczą świadomy wybór. Poczyń świadomy wybór teraz. Tak kłamałam, kłamałam, kłamałam. Moja żydóweczka mongolska. I taka piękna była, jak ta kobieta. Tyś jest piękna jak sroka. Albo jeszcze piękniejsza jak kwoka. Bardzo kocham cię. Jestem też taką lisbiką. Najadłam się z pola liliką. A ja taka mongolka już byłam. Te skoczne oczki już w dzieciństwie tworzyłam. Operację plastyczną już przeszłam. A potem w euforię weszłam. Dotarłam do Marsa. Taka to jest wiersza farsa. Proszę Państwa, proszę Państwa. Moja taka odżydowaczka. Narzeczone diabełowy. Ja takie kłamstwa od dziecka tworzyłam. Tak mnie zaprogramowano na kłamstwo na świecie. No i wylądowałam. Co ten Jonek plecie? Bo ja też operę za 3 grosze stworzyłam. Bo ja taką operę w Warszawie. Dzięki temu przeżyłam ciężkie czasy, atlasy, atlasy. Teraz jest wojna, kto handluje, ten żyje. Ja taką operę za 3 grosze jako ta żydówka stworzyłam i tym kłamstwem wszystkim plułam i żygałam. No i potem Izal... Kupiłam zażygałkę, a potem na Janka bułkę. Mimochodem, bo ja żydówka byłam piękna.
Skora do kłamstwa i do skór wielkich gospodarczych. Dlatego mnie wybrali na prezydenta. Żebym pokonała wszy odzieżowy. I tak kłamałam, a inwestycjach nie było absolutnie nic. To ja już się zasiałam. No to zadałam propagandę o inwestycjach. A to gówno było takie, jak nie wiadomo gdzie. Lepiej trzeba było jej gadać o prohibicjach. Ale ja udawałam, że jestem genialna. I opowiadałam tym ludziom... Morda twa owalna! Bzdury. O jakichś bzdurnych inwestycjach niewypalonych. Ale wszyscy się zachwycali, bo ja byłam Żydówką. I mogłam kłamać i bzdury opowiadać. To jest właśnie ich styl. W Pekinie bym aresztowana została. Od razu, że jestem wielka hała. Na głowie wylądowała mi chińska pała. I Pekin by mnie zamknął na trzy części w więzieniu. I Pekin by cię zamknął w pistu. Bo ty efektywność twoja, żydóweczko, jest żadna. I twoje inwestycje to można sobie potrzeć dupę. Pomimo, że jesteś powabna i twoja morda podobna do walca. Okrągła Chinko. Pekinie bym siedziała pod aresztem za przestępstwa przeciw polskiej gospodarce i za opóźnienia Maryjo, ty się ma plonowi. Niestety tutaj w Polsce ja jestem piękna. Ja mogę robić, kłamać na potęgę codziennie. I dlatego mówią o mnie, że jestem genialna. Bo ja kłamstwem przerosłam nawet klauna. Nikt tak nie kłamie jak ja. I bzdur nie opowiada codziennie, jak tak lodowa kra. Bo ja jestem żydóweczka cudowna. Nikt się do mnie nie przyczepi. Tak jak się przyczepiają do klauna. No i ja mogę mówić, co mi się tylko ślina na język napieprzy. Bo ja jestem żydówka nie do pokonania. I dlatego uwielbiają mnie Polaczki. I dostają na mój widok wielkie straczki. O Boże. Proszę Państwa, kompletnie. A w Pekinie ta była aresztowana. Aresztowana i ty jeszcze rozstrzelana. Za niedopełnienie obowiązków służbowych. I bym była rozstrzelana przez samego cesarza Chin. Za swoje lenistwo i bałagan. Ja bym kulę dostała w Pekinie. No ale niestety nie działam w tej gminie. Tylko działam w Warszawie wśród Polaków. Bo Pekin by mnie z dnia na dzień już rozstrzelał. Za tą działalność straszliwą na terenie Warszawy. No ale ja w Pekinie nie działam. Bo dostałam ostatnio filiżankę kawy i w związku z tym ja nic mi nie grozi. Ja jako ta walcowa, w Pekinie bym miała bardzo niebezpiecznie wokół siebie, bo by mnie na pewno gdzieś rozstrzelali i do kciupu wsadzili za tą działalność wywrotową na terenie Warszawy. Za no, ale w Warszawie to by ci chyba nic nie zrobili. Warszawa w ogóle jest bardzo liberalna. Jak ma taką przestępczynię no. W stołku, jak to się mówi, prezydenta, to każdy się zachwyca nią. Tak. A normalnie ta baba właśnie w areszcie powinna siedzieć takimi prezydentami. Za tą całą swoją... Jakby podsumować jej działalność, to się nadaje do aresztu. Nie? No. Gdyby to była komunistyczna partia Chin, to bym baby ścieli normalnie. Tak. Za tą jej działalność na terenie miasta. Naprawdę, ja tu w tym momencie już humor się kończy, tylko tragedia się zaczyna. Oczywiście, oni by ją po prostu ścieli. Tak, dlatego, że ona nic właściwie konkretnie nie zbudowała. A mało tego, ona już jest na trzeciej kadencji. Na trzeciej. Ona przeszła dwie kadencje po 4 lata. Czyli 8 lat ta kurwa była prezydentem, nic nie wykonała. Nic, kompletnie, nawet obwodnicy prawi nie zbudowała. Nic. Tak. Wyobraź sobie coś takiego, że się przeciska przez Targową, chociaż wiadomo, że jest straszny ruch z północy. Tak, na górnie, a tu nie ma jak. O, proszę ciebie, 10 lat nie ma przewodnika. A tu nie ma jak. I nawet na Brudne, jak chcesz jechać, to jest 2 godziny. Bo ja byłam taka piękna Żydówka i kłamałam jak ta piękna stara wdówka. A tu nie ma jak.
bo ja byłam nie mają. I tak kłamałam. Nie ma ja. Nie ma harce ja. Uprawiałam. I nie oddawałam nic do użytku. Także proszę Państwa, no my tu nie mamy, tylko mamy tego Grzegorza Brauna. Nie, to jest kryminał, kochany, tak nigdzie nie ma. Normalny kraj tak nie funkcjonuje, no co? Także powiedział Grzegorz Braun, że Rakowiecka czeka na wieś na kogo. Nie, serio, on mówił prawdę. No. No. Proszę Państwa, proszę Państwa, proszę Państwa. Tam Rakowiecka czeka na tych bandziorów gospodarczych. Bo takich bzdur, jak oni, co oni tutaj wzięłali, to szukać wiesz, naprawdę świecą po całej kurziemskiej taki bzdur. Proszę Państwa, proszę Państwa, tak, 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 bo to wiesz. Na całą Polskę idzie, proszę Ciebie, na całą Polskę te oszustwa, wszystko. Nie, to takie. No, drożyzna, to wszystko idzie na całą Polskę. A tutaj ktoś ma ciepłą posadkę na Czerskiej 8 na 10. Nie, to efekty pracy, oni są nierozliczani z efektów własnych. To jest dla mnie takie świetne, wiesz, że Żydów, że oni się nie rozliczają za efekty własne. Tak. W USA się zapewnia, taka grąpień by była zwolniona po miesiącu. No. Z tego samego. No się w ogóle nie nadaje. Tak, wiesz, tak. Jak ci mówiłem, jakie są normy w korporacjach, tak, tak. Zaostrzone. No. To działa podpadło potem. Zaostrzone są, to nie ma tam żartów. Nie ma żartów, tam czegoś nie wykonasz, niestety nie ma ciebie. Nie ma. Tak. A tu ona sobie może już lawirować. Trzy lata. Tutaj ona może sobie lawirować. Ile ona już tu lawirowała? Słuchaj, dwie kadencje po 4 lata, 8 lat. A teraz ma następną, trzecią kadencję. No. Czteroletnią. Więc właśnie, wiesz, no jak oni poszalają. I nic z tego nie wynika, bo jak Wida była w tej Warszawie na początku jej kadencji, to Wida jest obecnie. No i co ona tutaj zrobiła? Nic nie zrobiła. Tak. Szalała, szalała. Szalała ona, szalała, szalała. Nie, no kłamała przede wszystkim. To jest właśnie u nich główna cecha, kłamstwo. To jest właśnie podstawowa cecha. Na przykład program wyborczy. Ona miała specjalny program wyborczy. Ona ani jednego punktu z tego programu nie zrealizowała. Ja na nią głosowałem, nie wiadomo z jakiej nazwy, bo gdybym wiedział, że ona jawnie kłamie w trzech swoich kadencji, no to po co ja bym na tą kurwę głosował? No po co mi to? W takich warunkach życia, jak ja żyję tutaj w Warszawie. Właśnie, no. Jak ludzie żyją, właśnie. Nie, ale to nie nawet o to chodzi. Co innego jest, wiesz, nawet wzmacniania już potencjału kraju niedorozwinięty, tak jak Polska. No. A co innego w Berlinie wzięła 180 km już za Hitlera metra pod miastem zbudowanych. No słuchaj, no i S-Bahnu masz 300 km, też przez Hitlera, między innymi w latach 20, potem 30. No to tam jest jakiś potencjał, a tutaj gdzie masz ten potencjał? Oczywiście. Zero, nul, no. No więc jak można jeszcze przy takich brakach komunikacji, jeszcze, jak to się mówi, tego pacjenta, tak. Jakby pałką po łbie walić, no. Przez swoje kłamstwa i bzdury różne. No, to jest taka głupia baba wymyśla. Kłamie jak znów, i zresztą nie tylko ona, bo to cały ten rząd jest mniej więcej taki sam. Na przykład start-up. Nie wiem, czy ty wiesz, że w Berlinie w ubiegłym roku, a to był rok 2014, my już żyjemy, to było startupów, czyli w nowoczesnych technologiach 20 tysięcy nowych firm się utworzyło i dofinansowanie do tych firm z budżetu zachodnio-niemieckiego, znaczy państwa typu Bundesrepublik Deutschland, na te umocnienie działalności tych firm wynosiło 3,5 miliarda euro. Tak. Euro! Tak. To sobie wyobraź, jaka tam może być działalność gospodarcza na terenie Berlina, która jest tą kurwą, która nawet działalności prywatnej gospodarczej nie ma, właśnie. Tylko udaje, że oni coś się niby rozwija. Tak. I potem ona się dziwi, ta kurwa, że ona podatków nie ma. No a jak ona może mieć podatki, jak w ogóle żadnej przedsiębiorczości na terenie tego miasta nie ma? A no właśnie. No. Sam teraz to już wszystko wiesz. No. Sam teraz to już wszystko wiesz. Wszystko rozumiesz. A ja byłam taką żydówką kłamliwą i tak wszystkim bzdury gdzieś tu nadawałam i takie bzdury wszystkim opowiadałam. I kłamałam. Także proszę Państwa,
Nie kłamy my, nie kłamy my. Nie, no, oni są wychowani w tym kłamstwie, no to jest ich w ogóle tak. Sport, jak to powiedziałam wielokrotnie. Słuchaj, nawet Gierek tak nie kłamał, mało tego, nawet Jaruzelski tak nie kłamał. Nie kłamy my. Nie było takiego zakłamania. Nawet Gierka, proszę Państwa, którego ostrzegano, że on jest fanfaronistą, tak? On nie opowiada prawdy, że to się mu wali, wszystko bez olbrzymi zapewnienia. Gierkowi. Tak, ale on taki bzdur nie wymyślał, jak te głazowe. No wiesz, czasy się zmieniają. Także proszę Państwa, reperkusje i pozostałości po tym, co było, prawda? Po tym, po Polin, tak. Polin, Muzeum Historii Żydów Polskich. I proszę Państwa, tu mamy, co mamy? Po żydowsku, czyli tak. Muzeum der Geschichte der Polonischen Judenmuseedienst. Tak, proszę Państwa. Także zapraszamy. No, już oczywiście jest po konferencji dawno. Żydowski Instytut Historyczny imieniem Emanuela Ringenbluma zaprasza we wtorek 12 maja, co już było, 2015 roku na spacer śladami żydowskiej Warszawy. I proszę Państwa, co jeszcze wynika z tego spaceru? Chodzi o to, że takie dwie kobiety były też, dziadówki, Ala i Ala, które no, wpisały się na listę, ale przy tym timetable powinno było się wydać im te takie na sznurku wizytówki, takie coś, co świadczą, że one są uczestniczkami tak, tego ja kongresu. Ja się mogę zostawić, no dobrze, to, dobrze. I one, one, proszę Państwa, się wpisały na listę i potem jak była ta wycieczka, no to zostały niewpuszczone na kolację, no bo nie miały tych identyfikatorów. Nie miały tych identyfikatorów. Nie były wpuszczone na kolację. Dlaczego? Dlatego, że ten timetable nie wydał, a powinien był wydać. Może tego dnia, co one się wpisywały na listę, nie. Ale potem drugiego dnia już wypadało, już wypadało, żeby ten timetable, proszę Państwa, wydał im to wszystko. Żeby im to wszystko wydał. Kłamałam codziennie na potęgę. Opowiadałam koszały, opały. Ale nie wydał. Nie, to ten Filip. Ja wyłączam, bo to jest psychiczny. On wczoraj nie mógł rozmawiać, a dzisiaj nagle dzwoni. Niech się wysra. Także proszę Państwa, te nasze dwie dziadówki, one były niewpuszczone do Instytutu Historycznego Żydowskiego, tam którego dyrektorem jest ten dziad Paweł Śpiewak. Proszę Państwa, no bo ja mówię Panie Dyrektorze, czy Pan wie, że tutaj są ludzie niewpuszczani, wypraszani, jakoś tak niemiła sytuacja przecież przy rozpoczęciu festiwalu w Polin, konferencji było bardzo przyjemnie, a on mówi, może i dobrze robią, czyli Państwo zobaczą, że Żyd to nawet nie zareaguje, że coś tu się dzieje, że ktoś uwagę zwraca, a zawsze u tych Świadków Jehowy mówili, że jak jeden ktoś coś Ci powie, no to trzeba, proszę Państwa, to uwzględnić, bo może ktoś drugi, trzeci, Żyd, czwarty, piąty Ci powie, to widocznie jest prawda. No, także nawet nie zareagował, proszę Państwa, także to są jakieś takie inne te, powinni wydawać plakietki, wizytówki na tam timetable, to już by te dwie dziadówki miałyby łatwiejsze wejście. Potem Żydzi zaczęli kłamać, pomimo, że ta przewodniczka z takim indiańskim nosem, czarnula taka, no ciekawe rzeczy nawet niektóre opowiedziały, jak żeśmy przechodzili z Muzeum Polin do Instytutu Żydowskiego. No ale te dwie ale były niewpuszczone i ta przewodniczka mówi, zapraszamy, wszystkim w oczy patrzy, bo przecież wie, kto spod Muzeum Polin szedł, ci wszyscy, tym wszystkim w oczy się patrzy i zapraszamy Państwa na kolację. I teraz tak, od razu dwie te ale były niewpuszczone, a tam z muzeum, nie z muzeum, tylko z instytutu, już zaczęto wypraszać i taką nagonkę zrobili, że ten dziad dyrektor nawet nie zareagował. Także wiecie Państwo, to są tak, a tam nic nie było.
potem było jakieś takie śmierdzące wino, że naprawdę ja to jak byłam, kiedy to było? Przedwczoraj. To był trzeci dzień tego festiwalu w Polin Żydowskiego. Byłam w pałacu na Senatorskiej i tam była degustacja win francuskich. To ja po prostu, jak ktoś nie chce, to nie chce. Po prostu ja wypiłam jeden likier i mi to starczyło, bo myślę, że cały ten obiad żydowski zwymiotuję. Obiad żydowski z trzeciego dnia z Muzeum Polin. No to ja zrezygnowałam. I tak samo też wyszłam z tego Instytutu Żydowskiego, proszę Państwa, na Tłomackiem. A jeszcze powiedziała przewodniczka, że proszę Państwa, stoimy tutaj przed wejściem do kolacji, na kolację, a za nami ten wieżowiec ogromny, błękitny wieżowiec, tu gdzie rozsadzono kiedyś, proszę Państwa, synagogę żydowską i że po tej synagodze żydowskiej jest w instytucie, zdaje się, w muzeum, tylko numerek po szatni został. Jeden numerek został. To ja nie wierzę, bo to przecież nie jeden przedmiot metalowy był, a może? No, jeden przedmiot metalowy, czyli numerek do szatni ocalał z tej synagogi żydowskiej. I ona tak zapraszała, na kolację zapraszała i potem było bardzo nieprzyjemnie, a już tam było słychać, że w drzwiach stały jakieś te mędy, bo to wiecie Państwo, u Żydów to jest takie samo plotkarstwo, jak i u katolików w systemie żydowsko-katolickim, o czym trąbimy od kilku dni. Coś tam, że połowy nie wpuszczą, zobaczysz, tam już jeden pije winko, do drugiego gada, że zobaczysz, że połowy to nie wpuszczą. No to przecież jak ta przewodniczka stała, zapraszała, na schodach gadała, to właśnie też było słychać, co za jej pleców docierało z wnętrza. No a tamten Włodek, ten taki, co wcale nie przychodzi na sztukę, co go Państwo nawet słyszą w muzeum, nie w muzeum, tylko w hotelu Nowotel pod lotniskiem, on tak czekał, aż my z Martą Dobosz skończymy śpiewać. Czyli, że są tacy ludzie, którzy wcale nie przyszli na sztukę, tylko na żarcie. Na żarcie, żeby szybciej już mogli się nachlać tym winem, ale ten dyrektor, proszę Państwa, z Nowotelu, to się przyglądał tutaj matce z córką z Saskiej, bo ta matka czy córka to brała duży talerz i na ten talerz te nóżki od kurczaka. I tak z 15 nakładł. I proszę Państwa, ten dyrektor z Nowotelu to też taki szurnięty i tak patrzy się, co to te cholery tak biorą dużo tych nóżek od kurczaka. Jeprzyjaciel jest głupi, przecież one to wszystko wkładają do torebek. Tylko przechyli talerz i ma w torebce worek foliowy i do tego worka to spada, a w domu sobie zrobi obiad. I następnego dnia i kolejnych matka z córką tu z Saskiej. No i ten sam dyrektor, bo tam mi dziewczyna opowiadała z Bistro Flying, z lotniska, że ona uciekła z tej pracy, ale ona pracuje też na pół etatu w tym hotelu Nowotel. Powiedziała, że sprząta basen, prawda? Przyszedł dyrektor, ten taki, podobny do tego Pawła Śpiewaka, też taki mały z brzuszkiem i mówi tak, a co pani już do domu idzie? A ona mówi, a co chce pan się wykąpać? I ona zapraszała tego dyrektora do zdjęcia majtek, żeby wskoczył do tego basenu, żeby się wykąpał, bo on po prostu zobaczył, że ona coś jakby za wcześnie sprząta, a ona była przemęczona, patrzy, że nie ma klientów do kąpieli, do basenu w hotelu Nowotel pod lotniskiem. No to więc ona, proszę Państwa, zaczęła sprzątać ten basen. A na, poza tym pracowała, tak jak mówię, w Bistro Flying na lotnisku. I jeszcze ta Grażyna, którą wcześniej wywalili jako tę kierowniczkę, bo potem przyszła Joanna na Bistro Flying, proszę Państwa, ta Grażyna powiedziała, że ona ukradła, poczekaj, 100 zł czy 50 zł z kasy i że ona jej nie wypłaci tyle pieniędzy, nie da na wypłatę, minus te 100 zł, aha, minus 100 zł, czy 200, ja już nie pamiętam, bo to jakoś tak ta cyfra się zaciera. Być może ci Żydzi z Polin, bo tu były wykłady w Polin na temat grosza, oni pamiętają liczbę grosza, a ja nie pamiętam. Także proszę Państwa, pozdrawiamy serdecznie, no i że te buziaczki przesyłamy. No i ona zrezygnowała z Bistro Flying przez Grażynę, i właśnie przy tej rezygnacji, przy uciekaniu z pracy, Grażyna powiedziała, że jej wypłaci o tę kwotę mniej to, co ona ukradła z
kasy. No przecież ani nikt tego nie widział, ani to nie było udokumentowane. I takie kłótnie są, awantury, że tutaj w tej Polsce, proszę Państwa, te świnie krótko żyją. Kiedyś to jak żyły długo, 100 lat, no bo to żyły, to wtedy były, nie było tych kłótni, awantur. Pamiętały nawet te lochy pierwszą wojnę światową, czy drugą wojnę światową, a teraz to już nie pamiętają. Także wracając, proszę Państwa, do tego Muzeum Paulin, bo tutaj mamy takie te reperkusje kongresowe, prawda? Państwo dokładnie to widzą nawet w naszej kamerze radia Tok FM Euro Concita Extra, że Żydowski Instytut Historyczny i Emanuela Ringelbluma zaprasza we wtorek 12 maja na spacer śladami żydowskiej Warszawy. I ten właśnie Instytut Żydowski strasznie podpadł, bo atmosfera była nieciekawa, że tam ludzie nawet mówili do tego faceta, co tam pracuje, nie dziaduj, nie dziaduj, bo on ani nie jest z ochrony, ani nic, tylko jakiś tam od podawania pracownik. I tak wypraszał ludzi z tą babką, no bo jak ktoś nie jest wykładowcą podczas tego całego kongresu w Polin, bo to było tylko, okazało się, dla wykładowców. Ale mimo wszystko, że ci, którzy mieli ładną twarz, to sobie się napili wina i najedli się jakichś tam głupot z kapusty. Także, bo tam to ta kolacja to była licha. W Instytucie Żydowskim kolacja była licha i była, proszę Państwa, jednym wielkim dziadostwem, że ludzie sami nawet wychodzili. I tam Ewa Żurek przyszła, która śpiewa w chórze Filharmonii Warszawskiej. Nawet do niej mówię jeszcze przed wejściem. Ja mówię, słuchaj moja ty kochana, pięknie jesteś na czarno ubrana dzisiaj. No i ci tam powchodzili, zostali i przy tym winie, wiecie Państwo, się powygłupiali. Także nieudany był ten spacer, może bardziej był udany. Spacer rozpoczniemy o godzinie 19 pod budynkiem Muzeum Polin, ulica Anielewicza 6. Następnie z przewodnikami przejdziemy ścieżką historyczną do siedziby Żydowskiego Instytutu Historycznego, ulicę Tłomackie 3/5. No to więc o nim tu cały czas opowiadamy, proszę Państwa. Po spacerze około godziny 20 będziemy mieli przyjemność gościć Państwa na uroczystej kolacji w budynku Żydowskiego Instytutu Historycznego U. A co to jest to U? I w pozostałe dni zapraszamy również do odwiedzenia naszych wystaw. Ocalałe kolekcja Żydowskiego Instytutu Historycznego oraz po zagładzie CZZP. 1944-1950. Czyli, że proszę Państwa, to zaproszenie tej chyba Żydóweczki z tym spłaszczonym nosem a la Michael Jackson, a la jakaś tam solistka z zespołu Wojska Polskiego, taka jedna ładnie tam gdzieś śpiewała i oni awatar czynią, ale ona fatalnie mówiła po polsku, no ale ciekawe, niektóre rzeczy mówiła, że nawet ja się zasłuchałem. To czyli, że te Żydki same, tych gojów zapraszali, tak jak kiedyś Hitler Żydów zapraszał, no i wszystkich zresztą też, do kąpieliska, na basen, do sauny. I tam były wypustki gazowe w tunelu, proszę Państwa, i zagazowano no tysiące, nawet miliony ludzi. Także wiecie Państwo, żeby się nie powtórzyło to, co złego było. No, także dla uczestników konferencji wstęp na wystawy jest bezpłatny. Czyli to byli uczestnicy konferencji, ale powtarzam się jeszcze raz, mówię to specjalnie celowo, że ten timetable też był taki głupi, niezorganizowany, bo oni zamiast dać ludziom te plakietki na sznurkach, wszystkim, bo te babki, te dwie dziadówki katolickie, Ala i Ala, to siedziały bite 4 dni prawie. No, trzeciego dnia ta Ala pokrzywdzona nie przyszła, no bo jak jej nie zaproszono na kolację, to ona pomyślała, że co ona jako ta katoliczka, koziapiczka, będzie siedziała na tej konferencji żydowskiej. Już trzeciego dnia nie było, może czwartego dnia była. Także proszę Państwa, no w sumie to są takie te wibracje nieciekawe. The Emanuel Ringelblum Jewish Historical Institute
hereby kindly invite you for a... I proszę Państwa, co my tu będziemy czytać, co my tu będziemy mówić, jeżeli oni podpadli i to dobrze. I dlaczego ci katolicy nie lubią Żydów? No właśnie poprzez taką działalność oszustystyczną, a jeszcze przecież w czasie konferencji mówili o jakichś tam franciszkanach, że osiedli w Kijowie, że na terenie Rosji gdzieś sekciarze. Ja mówię, to po co oni mówią o sekciarzach, skoro oni w ogóle w Boga nie wierzą, no bo Żydzi to raczej są ateiści. Co mnie ciągle zastanawiało, w co oni wierzą. I po to byłam też tą uczestniczką tego kongresu żydowskiego, żeby się dowiedzieć, w co oni w ogóle wierzą. To jacyś tam franciszkanie, potem jacyś sekciarze, a to okazali się tymi sekciarzami ci Żydzi, no bo przecież Żydzi ortodoksyjni, Żydzi prawdziwi, to wierzyli w Boga, Boga Jahwe, nie byle jakiego Boga. To nie był Bóg Moloch, Baal i inni, którym to Bogom nawet Żydzi dzieci swoje w ofierze składali, spalali. Księga Jeremiasza, Ezechiela, nawet jest powiedziane, że Bóg w sercu swoim by nie pomyślał, że coś takiego ci Żydzi robili, że dzieci swoje Bogu Molochowi, że składali dzieci w ofierze, paląc je na ołtarzu. Tak samo jak i w czasie Hitlera, proszę Państwa, Kościół katolicki też błogosławił synów i córki jako żertwu, traktując to wszystko ofiarę Bogu Molochowi wojny składając. Także nie okłamujmy się, nie oszukujmy, bo tylko podcinamy gałąź, na której sami siedzimy. No i tutaj od rana też tu z Jankiem opowiadamy o tych Żydach, że oni byli wygonieni z Polski w 1968 roku. I po co to robić? Radio Koncita. Radio to ten Euro Koncita Ekstra. Po co to robić? Kłamstwo, oszustwo. Radio to FM Euro Koncita Ekstra. Hej dziewczyno, hej, jaki masz ten cel, że zawracasz mi głowę wciąż? Przecież wiesz, że nie, nie namówisz mnie. Zresztą wybrałby ze mnie mąż. Cenę swej wolności znam. Wolę zostać sam. Nie lubisz mnie, szkoda twoich słów. Proszę skończ się, zaczynaj znów. Hej dziewczyno, hej, jesteś jeszcze tu. Na co czekasz i czego chcesz? Wybij z głowy swej, że narzony mi odpowiadasz najbardziej ty. Czarne oczy masz, już nie widzę szans. Wolę włosy blond, jasne oczy też. Nie nalegaj, więc skoro wiesz. Radio Koncita. Radio to FM Euro Koncita Ekstra. Radio to FM Euro Koncita Ekstra. Radio to FM Euro Koncita Ekstra. Tu dobrze było.
Radio Conchita. Tak, jak się masz? Ale to były czasy, Jaśku, nie? Czego nie ma? Nie mi melodyczny, taki bardzo wyrafinowany, jak były. No i nie ma już też. Mamy przykład, no mamy tą muzykę, co Żydzi nadają koło 23. Ale nie ma też Bartoszewskiego. Aha. Aha. Radio Conchita. Thank you.
Znowu słońce wychodzi, tak. Proszę Państwa, słońce wychodzi. Thank you.
symfonia smaków, a twoja wątroba to dyrygent. Od niej też zależy harmonijne trawienie. Gdy czujesz ciężkości wzdęcia, mogą to być symptomy uszkodzenia wątroby. Samo wspomaganie trawienia może nie wystarczyć. Weź Essentiale Forte, lek, który przyspiesza regenerację wątroby, a regeneracja wątroby to także harmonijne trawienie. Essentiale Forte. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Attraverserò dentro la tua terra, mi ritroverai.